Spotkanie w Mielcu. Stal wygrywa 2-0 ze Śląskiem Wrocław i nie sposób nie rozpocząć tego podcastu od sytuacji, która wydarzyła się w drugiej połowie przy okazji bramki na 2-0. Bardzo duży błąd, no babol, jakby to nazwać. Mam wrażenie, że chyba największy taki kiks dotąd, który oglądaliśmy w tym sezonie Ekstraklasy. Michał Szromnik, który przecież imponował stabilnością, jeden z równie grających bramkarzy, przytrafiła mu się taka sytuacja i no już w tym momencie przy tej bramce na 2-0 jakby zaprzepaścił jakąkolwiek możliwość dla Śląska Wrocław. Śląska, które wyglądało naprawdę nieźle w tym spotkaniu. Mam wrażenie, że Erik Exposito, jakby wyróżniająca się oczywiście postać i w całej drużynie i w tym spotkaniu, ciągnął cały czas ten wózek, nie miał nikogo niestety do pomocy, bo mam wrażenie, że i druga linia w sensie takim ofensywnym wyglądała słabo i miałko i właściwie wszystko było na barkach Hiszpana. W obronie było już lepiej, to znaczy w takich sytuacjach stykowych Czujny, Poprawa czy Werdaska imponowali mi ci obrońcy. Mam wrażenie, że to był taki ostatni bastion, bo Szromnik mimo tego, że kilkukrotnie się popisał, no to przy tej sytuacji no jakby no bramka indywidualnie idzie na jego konto. Gol na 1-0 autorstwa Hamulicza, napastnik, który się rozstrzelał w Mielcu. Mam wrażenie, że może to też być taka nowa postać, idol tego klubu. Już trzeci gol na koncie tego piłkarza. Świetny transfer do drużyny Adama Majewskiego. Stal po tej strzelonej bramce troszeczkę się cofnęła, to znaczy akcje nie były tak często prowadzone. Później w drugiej połowie kilka zmian defensywnych na obronienie tego wyniku. Przypomnijmy, że zespół z Mielca dwa poprzednie spotkania przegrał i w tej chwili zależało Adamowi Majewskiemu na jakimś dorobku, najlepiej 3-punktowym. To osiągnęli. Śląsk natomiast wyjeżdża. Mam wrażenie, że sam może sobie pluć brodę, bo oczywiście ta druga bramka jakby zaprzepaściła wszelkie sytuacje, ale wcześniej kilkukrotnie mogli, nawet powinni wyjść na prowadzenie, ale cały czas szwankowało wykończenie. Była jedna taka sytuacja, to jeszcze było w pierwszej połowie, kiedy najpierw przed setką stanął Exposito, strzał wprost w bramkarza, tam był zasygnalizowany, spalony. Później próba drugiego napastnika, czyli Hamulicza, również po akcji wypuszczającego w oko z Mrozkiem, chorągiewka w górę, no ale Hamulicz w sytuacji 100% również się pomylił. Mecz raczej środka pola, mało było sytuacji, ale że już do jakichś dochodziło, no to albo interweniujący obrońcy zatrzymywali te groźne ataki, albo napastnicy no popisywali się niestety nieskutecznością. Stal 2, Śląsk 0, tak wygląda tabela po tym spotkaniu. Po pierwszym spotkaniu w sobotę tej ósmej kolejki Stal Mielec to jest 5. lokata, Śląsk 11. Stal odskoczyła, no i przede wszystkim weszła na odpowiednie tory, czyli po tych dwóch przegranych meczach inkasuje komplet punktów. Śląsk natomiast z porażką, wydaje mi się, że remis byłby w miarę zasłużonym wynikiem, no ale ta kapitulacja Szromnika i samobójcze trafienie no jakby przekreślało wtedy jakąkolwiek szansę na bramkę remisową, która moim zdaniem wisiała w powietrzu. Dzięki kanał 365 dni o piłce, zachęcam do innych moich materiałów, a także do lajków, subskrypcji kanału, no i do zobaczenia w innych filmach.